UCI Maraton Series Jelenia Góra. Po raz pierwszy w Polsce mamy maraton MTB tej rangi. Bardzo się cieszymy i mamy ochotę na więcej. Dla UCI to coś, co jest rodzajem Pucharu Świata, ponieważ to jest najwyższa kategoria maratonów, jakie UCI prowadzi. Polscy zawodnicy walczą o tytuł mistrza Polski i tutaj nie ma turystyki, tylko jest ostre ściganie i to na bardzo trudnej trasie. Troszeczkę bardziej czuję się taką sportową atmosferę, no i na pewno chce się jeździć w takich zawodach bardziej po prostu. W sumie tak z takich zawodników, którzy tutaj startują z pierwszego sektora, którzy mają wszyscy licencje kolarskie, się ścigają, no to jest dla najważniejszy wyścig dla nas w roku, do ścigania. Stawka na starcie była taka, że naprawdę nikogo nie brakowało. Sami najlepsi kolarze górscy z Polski, z zagranicy, także naprawdę impreza godna mistrzostw Polski. It was a very tough race. It was epic and not like in Germany. It was very, very hard. Nice trails, very hard. I think the hardest trails here. Very hard. Trasa była super, była techniczna i fajne zjazdy, no ale pod górę też dużo było. Się zmierzyć z najlepszymi, albo przynajmniej pogonić tych najlepszych, w sensie tym, że próbować ich gdzieś dogonić. Trasa na początku była w miarę łatwa, bo było płasko, ale dopiero jak wjechaliśmy w prawdziwe góry, to było co jechać. Każdego, kto lubi aktywnie spędzać czas i nie boi się zmęczyć. Trzeba się z fajnymi ludźmi spotkać, lepiej się zużyć niż zardzewieć.
I'm very happy and I think I will come back. I like this track and I'm happy to win today and certainly I will be back next time. The organization here is perfect. We have no problem. I like it very much and I think if there is a race like this next year, I will be here again. Dzisiejsza edycja to również 10. edycja Bike Marathonu. Zostały nam do końca sezonu jeszcze dwie imprezy. Za dwa tygodnie Ludwikowice Kłodzkie. Nowa lokalizacja, bardzo fajna trasa w Górach Sowich. A za 4 tygodnie finał cyklu Bike Marathon w Świeradowie Zdroju, na który już dziś serdecznie zapraszamy.